Jest Zielona Poświata, a to jest specjalne wydanie spiskowych teorii w związku z sytuacją we Francji. Jeżeli dasz mi lajka, napiszesz miły komentarz, to będę ci bardzo, bardzo wdzięczny, ponieważ dzięki temu vlog ten lepiej się rozejdzie. Jeżeli obejrzysz go w playliście i udostępnisz link do tego vloga, to już w ogóle będę przezachwycony, a jeżeli wyłączysz dla mnie bloka, żebym mógł zarobić sobie parę groszy na swojej pracy, to kłaniam ci się bardzo, bardzo nisko. Tematem dzisiejszego odcinka są spiskowe teorie, o których aż huczy w niskich poziomach internetu na temat tego, kto tak naprawdę stoi za sytuacją we Francji, ponieważ ludzie nie wierzą, że aż tak daleko idąca manifestacja, takie poważne protesty mogły być tak po prostu wynikiem tego, że się ludzie nagle wkurzyli, nagle stwierdzili, że wychodzą na ulicę. I na potrzeby tego właśnie materiału spiskowej teorii rzeczywiście uznajmy, że to było jakoś sterowalne i zastanówmy się przez kogo. Od razu powiem, że w niskich poziomach internetu stawia się na 7 czynników. Jako pierwsza Unia Europejska, tak moi kochani, destabilizować Europę ma chcieć sama Unia Europejska. Za chwilę będę tłumaczył dlaczego, przedstawiał argumenty, które są właśnie podawane w niskich poziomach internetu. Drugie miejsce Stany Zjednoczone, trzecie miejsce państwo muzułmańskie, czwarte miejsce przeróżne organizacje prywatne, powszechnie w środowiskach spiskowo-teoriowców kojarzone z Sorosem, Rothschildami i pozostałymi tego typu postaciami. Numer 5 Rosjanie, numer 6 Chiny, a numer 7 uwaga, Izrael. Także za chwilkę sobie to wszystko omówimy. Od razu powiem, że tutaj częściowo ten vlog będzie się pokrywał z materiałem pana Stanisława Michalkiewicza, który był uprzejmy nagrać vlog o tym, że za destabilizacją Francji, za tą protestem żółtych kamizelek na pewno stoją Amerykanie, a konkretnie CIA, i podał on dwa argumenty. Te dwa argumenty pokrywają się z 7 argumentami, jakie można znaleźć w niskich poziomach internetu. W związku z tym, no ja tutaj jakby to omówię, jakby to powiedzieć, nie twierdzę, że pan Michalkiewicz nie ma racji, po prostu przedstawię cały problem dużo, dużo szerzej. No i oczywiście tutaj te dwa argumenty, które przedstawił pan Michalkiewicz, również przedstawię. W opisie postaram się dać link do jego vloga, żebyście... No, wydaje mi się, że pan Michalkiewicz czerpał z tych samych źródeł, w związku z tym tutaj te dwa argumenty będą się powtarzać, u mnie będzie 7 i u mnie będą nie tylko Stany Zjednoczone, ale również 7 podmiotów. Ale może od czego jeszcze zacznijmy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Te spiskowe teorie, które w tej chwili się pojawiają o tym, kto stoi za destabilizacją Francji, teraz za tymi żółtymi kamizelkami, są niejako wypadkową spiskowych teorii, które omawiałem dla was już w marcu 2016 roku, ponieważ praktycznie wszyscy komentatorzy od spiskowych teorii są zgodni, że to, co w tej chwili się dzieje we Francji, jest to element, jest to po prostu jakby element, jakby to ładnie powiedzieć, był, o, może i tak, te vlogi, te spiskowe teorie, które przedstawiałem w marcu, bo one, tak jak one były przedstawiane w internecie, nazywały się komu zależy na destabilizacji Europy poprzez jej islamizację, czyli komu zależy na islamizacji Europy, ale w podtekście na jej destabilizacji poprzez islamizację. I teraz tutaj po prostu te scenariusze przedstawiane w marcu 2016 roku, czyli 2,5 roku później, po prostu zaczynają się sprawdzać. Tamte teorie, linki będziecie mieli do nich oczywiście w opisie, postaram się je dać tutaj również na kartach, na samym końcu, na tych adnotacjach takich 20-sekundowych. Dam je też do opisu, jeśli dam, zapamiętam to do pierwszych w ogóle linijek. Tam są dwie teorie, jedna jest taka bardziej spiskowo-teoriowa, druga jest taka bardziej komentatorska na poważnie, ale w obu tych
Teoria generalnie chodzi o to, że jakby to ładnie powiedzieć, to co się stało w 2015 roku, to nie był przypadek i niemożliwe to jest tak, żeby nagle przywódcy europejscy, którzy przecież nie mogą być głupi, bo osiągnęli bardzo dużo, gdyby byli głupi, mówiąc krótko, nie zrobiliby kariery politycznej, bo w polityce oczywiście pierwsze miejsce musisz być bezwzględny, ale również drugie musisz być bardzo, bardzo inteligentny, bo inaczej cię odstrzelą, prawda? Także niemożliwe, żeby ci politycy nagle chcieli ściągnąć taki kataklizm na Europę, bo nie zdawali sobie sprawy, że to jest kataklizm. W związku z tym, skoro to zrobili, to ktoś bardzo mocno musiał za tym stać. I albo oni chcieli to zrobić, albo był ktoś od nich silniejszy, kto ich przechytrzył i niejako ich w to wmanewrował. I ta ściągnięcie tej fali tych ludzi, ta islamizacja oraz procesy, które za tym musiały nastąpić, miały służyć temu, żeby zdestabilizować Europę. I rzeczywiście wygląda na to, że to się we Francji w tym momencie dzieje. Zobaczcie sobie moje materiały na ten temat, co się dzieje we Francji i tam generalnie widać, że właśnie u podstaw tego wszystkiego stoi bardzo duża mniejszość we Francji, która obciąża system socjalny. Bo tak naprawdę protest żółtych kamizelek jest to protest o pieniądze, o obciążenia podatkowe. Oni nie chcą płacić tak wysokich podatków i oni nie chcą ponosić tak wysokich opłat socjalnych, które potrzebne są Macronowi wcale nie na ochronę środowiska, tylko są potrzebne Macronowi na tych ludzi, którzy nie pracują, a też muszą żyć i to na dość wysokim poziomie. Czyli mówiąc krótko, na tak zwane transfery socjalne i ponieważ przez ostatnie parę lat Macronowi doszło wielu ludzi, którym trzeba zapewnić socjal, to trzeba coraz więcej Francuzom zabrać, tym pracującym. I teraz Francuzi pracujący się wkurzyli, wyszli na ulicę. Także tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że to się realizuje właśnie scenariusz, który tam przeze mnie został opisany w marcu 2016 roku i przypominam, że to były spiskowe teorie, w związku z tym ja to zrobiłem tak, jak to było przedstawiane w internecie. I teraz ludzie, którzy zajmują się spiskowymi teoriami, również nie mają wątpliwości, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest element tamtego. I teraz w zależności od tego, kto którą wersję uważał, kto chce zdestabilizować Europę, ten teraz mówi, kto ją destabilizuje. Także za chwilkę będziemy sobie to wszystko tłumaczyć, za chwilkę będziemy sobie to rozmawiać na ten temat. Dobra, no co? No to jeszcze to powiem, co jest bardzo, bardzo ważne. To są spiskowe teorie. Spiskowe teorie jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak one są przedstawione w internecie. Jedyne, co robię, to dodaję od siebie analizę logiczną, podkreślając jednocześnie, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Kochani moi, dobra, no to jeszcze raz zakładam, że sobie tamte dwa vlogi albo obejrzeliście, wtedy one były dość popularne, gdy je nagrywałem, albo potem sobie je uzupełnicie, więc będę jechał od tego momentu, że zakładam, że będę mówił tylko o tym, kto stoi za tymi działaniami, które są w tej chwili, a tamte po prostu jak ktoś chce, to sobie uzupełni. No dobra, no to przy założeniu, że to nie jest protest oddolny. Ja od razu powiem może tyle, takie jedno zdanie. To są spiskowe teorie i przedstawiam je tak w ramach tej konwencji, prawda? Natomiast ja bym powiedział tak, ja bym nie był taki odważny w sterowaniu wyroków, że ludzie w Europie nie mogą być aż tak bardzo wkurzeni, że spontanicznie nie mogą wyjść na ulicę. O tyle powiem. Właśnie, tyle powiem, że o ile sterowanie zewnętrzne w ten sposób, że ktoś tych ludzi doprowadził do stanu wrzenia, no to jest logiczne, o tyle ci ludzie jak już zostali doprowadzeni do stanu wrzenia, to wydaje mi się, że jest też logiczne, że już tacy bardzo, bardzo wkurzeni mogli wyjść sami. Oczywiście ktoś im pewnie pomógł, ktoś ich pewnie jakoś zmotywował, zorganizował, ktoś prawdopodobnie rzucił parę haseł i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ja bym bardzo, bardzo prosił, mimo tego, że podkreślam, że to są spiskowe teorie, ja bym nie... jakby bardzo prosił, żeby nie wysuwać żadnych negatywnych emocji względem tak zwanych żółtych kamizelek.
Kochani moi, no więc komu może zależeć na takiej destabilizacji Francji? Pierwsze, Unii Europejskiej. Konkretnie eurokratom, czyli tym ludziom, którzy chcą Unią Europejską rządzić, którzy sobie uzurpują prawo do stworzenia z Unii Europejskiej tak naprawdę Stany Zjednoczone Europy, czyli państwo federacyjne, nie konfederacje niepodległych państw, które się w jakiś sposób chcą połączyć, zjednoczyć dla wspólnego dobra na pewnych poziomach, tylko po prostu tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, państwo federacyjne, gdzie jakby federalne bym nawet powiedział, gdzie jest taka czapa pod tytułem Unia Europejska, a poniżej są państwa, jakby rządy poszczególnych państw narodowych, które coraz bardziej będą zamieniane na rządy regionów, tak żeby całkowicie tutaj zhomogenizować w ogóle ludność w Europie, żeby powstał taki kraj Europa. Ci ludzie mają interes w tym, żeby zdestabilizować Francję. Dlaczego? No bardzo proste, moi kochani. Żeby zabrać ludziom wolność, to trzeba ludzi do tego zmotywować, prawda? A jak najłatwiej ludzi zmotywować do tego, żeby zdecydowali się pozwolić na oddanie wolności lub nawet sami poprosili, weźcie moją wolność, tak jak była ten słynna scena na Futuramie, shut up and take my money, czyli zamknij się i weź moje pieniądze. Tak samo, cicho bądź, weź moją wolność, tylko daj mi co? Bezpieczeństwo mi daj. Moi kochani, ludzie są skłonni oddać wolność dla kilku rzeczy. Dla pieniędzy oraz dla bezpieczeństwa. Z tą różnicą, że w imię bezpieczeństwa dużo więcej ludzi jest skłonnych oddać wolność niż dla pieniędzy. W związku z tym, żeby namówić ludzi, żeby zgodzili się oddać swoją wolność, trzeba wzbudzić w nich poczucie zagrożenia. To poczucie zagrożenia w Europejczykach jest nieustannie podburzane z przeróżnych stron, prawda? A to mamy szczucie Rosją, a to mamy szczucie Chinami, a to ostatnio mamy szczucie Turcją, to jest o tyle ciekawe, że Turcja również jest w NATO. Ostatnio straszy nas się Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim, moi kochani, przede wszystkim, bo telewizor to jest takie magiczne pudełko, ale nas najbardziej interesuje to, co widzimy codziennie na ulicy. Jeżeli w telewizji słyszymy, że coś jest tam, jakieś zagrożenie, ale idąc po chleb, czy tam po bułki, czy do kwiaciarni czujemy się bezpiecznie, to tutaj takie chęć oddania wolności w imię bezpieczeństwa będzie niska. I teraz, nie wiem czy pamiętacie vlogi z 2015 roku, jeszcze z Przemkiem Wiplerem, które mówiły o tym, że to Unia Europejska może tutaj wpuszczać tych ludzi na pontonach w 2015 roku po to, żeby próbować nam zabrać wolność. I co się stało? No, stała się duża część tego, co tam było przepowiadane, czyli że Unia Europejska będzie chciała tworzyć nowe struktury, nowe funkcje, prawda? I już oraz wzmacniać te, które już istnieją. I co zrobili? Już wzmocnili agencję Frontex, już zaczęli mówić o wzmocnieniu wewnętrznych struktur wywiadowczych, prawda? A teraz niedawno zaczęli mówić o europejskiej armii, prawda? No właśnie, bo jest zagrożenie i odpowiedzią na to zagrożenie ma być kolejna utrata wolności. W tym wypadku utrata suwerenności krajów poprzez to, że nad nimi będzie jakaś czapa europejska armia, która w razie czego, jak będzie trzeba, to zaprowadzi porządek. No właśnie, tutaj wracamy do Francji. Jeżeli we Francji od miesiąca, ponad miesiąca, budowane jest poczucie niepokoju, ponieważ Francja jest zdestabilizowana i budowane jest takie poczucie, że francuska policja i francuska żandarmeria sobie nie radzi. Zobaczcie, że im bardziej oni dociskają tych protestujących, tym bardziej ci protestujący protestują, tym więcej demolują, palą, niszczą, blokują, tym bardziej jest takie poczucie, że kraj jest zdestabilizowany, prawda? No i w pewnym momencie pojawi się przyzwolenie na to, żeby pojawiła się bratnia pomoc lub nawet, jeżeli jakimś cudem zostanie to opanowane, to naród francuski będzie już tak wycieńczony, że chętnie zgodzi się na to, żeby pojawiła się jakaś europejska siła, która w dalszej kolejności będzie eliminowała tego typu rzeczy. I teraz jest jedna rzecz bardzo, bardzo
ciekawa, ponieważ jeżeli to jest ten plan, jeżeli rzeczywiście za tym stoją eurokraci, którzy chcą zrobić przyzwolenie na wprowadzenie państwa Europa, to coś im nie pykło, coś im nie wyszło. Mówiąc krótko, dla tych żółtych kamizelek jest zdecydowanie za duże poparcie społeczne. Ale wydaje się, że to poparcie społeczne w miarę trwania protestu będzie słabnąć, bo ludzie są zmęczeni. Bo coraz więcej będzie takiej sytuacji, że ludzie osobiście odczują negatywne skutki tego. Na przykład do mnie ostatnio napisała Wicka, która jest w ciąży, w zaawansowanej ciąży i ona ma do szpitala, mieszka na prowincji francuskiej i ma tylko jedną drogę do szpitala. I ta droga jest regularnie blokowana przez żółte kamizelki. I ona się bardzo boi, że jak będzie wieziona do szpitala, już jak będzie musiała pojechać, żeby urodzić, to że nie dojedzie, ponieważ będzie to zastawione. Kochani moi, niezależnie od tego, jak ta kobieta i takie podobne, bo przecież ich będzie bardzo, bardzo dużo, jak bardzo by popierała żółte kamizelki, jak bardzo by nienawidziła Macron, jak bardzo by inne tego typu czynniki patriotyczne działały, to jak ona będzie miała do wyboru życie swojego dziecka versus cokolwiek innego, to ona zawsze wybierze życie swojego dziecka. I w tym momencie ona już się stanie anty. Im dłużej te protesty będą trwać, tym więcej będzie tego typu sytuacji. Podobnie było w Polsce, jak pojawiła się samoobrona i zaczynała organizować blokady. Też im dłużej te blokady trwały, tym większej ilości ludzi się to nie podobało. A tam to były tylko blokady. Samoobrona nie demolowała Paryża. Paryżanie też już jak to już trwa miesiąc, tak? Potrwa później drugi, trzeci, czwarty. Też będą mieli dość tego, że co weekend boją się wyjść na ulicę i tak dalej, i tak dalej. I żeby nie było wątpliwości. To nie jest tak, że jestem antyżółtokamizelkowy. Ja po prostu staram się wam przedstawić, jak działają pewne mechanizmy, prawda? Także to jest jedna sytuacja, że tutaj trzeba będzie, że pozwolą tym ludziom, mówiąc krótko, zdestabilizować Francję. Potem ta Francja zostanie ustabilizowana i w imię tego, żeby nigdy więcej do czegoś takiego nie doszło w żadnym kraju Europy, zostanie wprowadzona jakaś francuska, jakaś właśnie armia, jakaś, nie wiem, policja, w sensie taka oddziały prewencji ogólnoeuropejskie, które w razie czego będą tłumić takie zamieszki. Oczywiście to już będzie w tym momencie całkowita utrata wolności, ponieważ taka międzynarodowa policja nie będzie miała żadnych skrupułów, żeby krzywdzić demonstrantów, bo ile Francuz do Francuza, to zapewne nie ma ochoty strzelać, tak jak Polak do Polaka, o tyle na przykład jakby oddziały polskie wysłać do tłumienia zamieszek we Francji, to sądzę, że one byłyby już bardzo brutalne. Podobnie jakby oddziały niemieckie tłumiły zamieszki przeciwko Prawu i Sprawiedliwości w Polsce, albo przeciwko Platformie Obywatelskiej w Polsce. O, przeciwko Platformie to nawet uważam, że mogłyby być szczególnie brutalne, prawda? I tak właśnie na zasadach animozji troszeczkę by to działało. Słuchajcie, to jest stary numer. W czasie PRL-u też tak było, że jak były jakieś manifestacje, inne tego typu rzeczy, trzeba było spacyfikować ludność cywilną, to na przykład jak się działo coś w okolicach Krakowa, to brali garnizon z Warszawy. Jak się coś działo w Warszawie, to brali garnizon z Krakowa i tak dalej. Wykorzystywali takie wewnątrzkrajowe animozje, które zresztą bardzo mocno komuniści sami podsycali. Ja uważam, że ten konflikt Warszawa-Kraków jest sztuczny, w ogóle nie powinien istnieć, ja nie rozumiem, o co chodzi. Ale był właśnie między innymi po to podsycany, żeby dwa największe miasta w Polsce się nie lubiły, żeby w razie czego można było użyć, nazwijmy to, sił porządkowych, w cudzysłowie, z jednego z tych miast na drugi. No to tutaj w Europie jest dużo, dużo więcej. Także kochani, Unia Europejska ma jak najbardziej motyw, sposobność ma oczywiście również, przecież to są agentura, która działa na terenie de facto na obszarze własnym. Także ma motyw, ma sposobność i ewidentnie wszystko bardzo ładnie zbiega się w czasie, ponieważ ostatnio, nazwijmy to tak, Unia Europejska bardzo, bardzo mocno naciskała, żeby wprowadzić tę znowu państwa Europa, nawet
Angela Merkel sama powiedziała, że rządy poszczególnych krajów muszą być gotowe na zrzeczenie się suwerenności, także tu już jest wprost żądanie. Angela Merkel zdaje się, że już wyznaczyła swoją następczynię, za 3 lata ma na stałe odejść z polityki, kobiecie się śpieszy. A jak się śpieszy, to się wykorzystuje radykalne argumenty. Drugie miejsce, tak jeśli chodzi na liście podejrzanych, to znaczy najwięcej ludzi, którzy się zajmują spiskowymi teoriami, najpierw uważają, że Unia Europejska, drugie miejsce, że USA i tak dalej. To jest właśnie USA. I tutaj dwa powody, które się pojawiają, są takie same z tymi, które przedstawił pan Stanisław Michalkiewicz. W związku z tym przedstawię je również. Dlaczegoż by nie? Pierwsze to jest takie, że miało miejsce spotkanie między Macronem a Trumpem. I na tym spotkaniu pan Macron, zachował się wobec Trumpa, no nie chcę tutaj używać słowa jak gówniarz, ale, no ale inne słowo mi tutaj nie pasuje, bowiem taki młoko z punktu widzenia politycznego, staremu wydze, biznesowemu, politycznemu w sumie też, powiedział w oczy, że europejska armia jest potrzebna po to, żeby chronić Europę między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Kochani, no to jest policzek i to publiczne, nawet nie jest publiczek, policzek to jest po prostu niesamowite upokorzenie, to jest w ogóle wywrócenie standardów. Wiecie, jakby to ładnie powiedzieć, oficjalna narracja jest taka, że Stany Zjednoczone są wielkim sojusznikiem Europy, że Stany Zjednoczone łożą bardzo dużo środków na obronę, na utrzymanie pokoju, w sensie jakby zdolności obronnych Europy i że my jesteśmy wielkimi przyjaciółmi. A Macron stwierdził, że nie tylko, że nie jesteśmy przyjaciółmi, ale również, że jesteśmy wrogami. I że w realnej perspektywie staniemy po przeciwnych stronach barykady w konflikcie zbrojnym. On mu to de facto powiedział, no bo słuchajcie, skoro on chce stworzyć armię europejską po to, żeby broniła Europy przed Stanami Zjednoczonymi, czyli spodziewa się napaści na Europę ze strony Stanów Zjednoczonych. Niemożliwa, wydawałoby się, do zaistnienia rzecz. To jest niesamowite wręcz upokorzenie, jakie Donald Trump musiał przyjąć na klatę. Nie mówiąc już o tym, że jest to no, de facto chyba zapowiedź wyjścia krajów europejskich z NATO, zerwanie wszelkich sojuszy, no bo kurczę, no, być w jednym pakcie obronnym z krajem, z którego gostrody spodziewałby się ataku, to jest bez sensu. A już przede wszystkim jest to bardzo mocne powiedzenie Trumpowi, że nie stary, nie będziemy wam płacić za ochronę. Prawda? No zwróćcie uwagę, że Stany Zjednoczone bardzo mocno naciskają na to, żeby kraje Unii Europejskiej, w ogóle wszystkie kraje, ułożyły jak najwięcej na obronność. To się tak ładnie mówi, łóżcie jak najwięcej na obronność, ale to nie o to chodzi Ameryce, żeby te kraje były bardziej bezpieczne. Nie, chodzi mi o to, żeby kupowali u nich broń. Wprost o to chodzi. Po prostu Stany Zjednoczone chcą to sprzedawać jak najwięcej, a gdyby im chodziło o obronność, to by mówili, musicie zrobić taki plan, taki, żeby to wszystko ze sobą grało, a Amerykanom zależy tylko na tym, żeby jak najwięcej wydać. Także to jest po prostu, no mówiąc krótko, napluł w twarz Trumpowi, w związku z tym Trump musi sobie coś z tym zrobić, ponieważ traci punkty wyborcze, ponieważ on zyskuje na tym, że jest bardzo silną postacią, a tutaj proszę bardzo, taka okropna sytuacja, szlak by to trafił, prawda? No i do tego jeszcze jasna informacja, że jeśli nic z tym nie zrobi, to straci pieniądze. Także to jest jedna rzecz, ale powiem wam szczerze, że nie wydaje mi się, żeby to był powód. Rzeczywiście w dolnych poziomach internetu jest taki powód przedstawiony, rzeczywiście pan Michalkiewicz też go przedstawia. Mi się nie wydaje możliwy. Dlaczego? Koordynacja czasowa. Ta sytuacja, o której mowa jest w tym momencie, miała miejsce około 10 listopada. To jest mniej więcej w tym czasie, gdy pojawiły się pierwsze protesty z tych żółtych kamizelek, a już po tym, jak ludzie zaczęli się nawoływać na internecie do tego, żeby zrobić te protesty. W opisie macie link do artykułu,
na którym jest mowa właśnie, że było to spotkanie, że oni się spotkali i tak dalej. Ten artykuł jest 10 listopada i właśnie wydaje mi się, że spotkanie też było 10 listopada. W zakładce źródła znajdziecie ten artykuł. No to ciężko jest tak, żeby sytuacja, która miała miejsce później, spowodowała coś, co się zaczęło wcześniej, prawda? Ta sytuacja mogła co najwyżej spowodować, że CIA, czyli amerykańskie służby, niejako wykorzystają tą sytuację tych zamieszek żółtokoszulkowych, że oni to podsycą, rozniosą, rozognią, ale no na pewno nie oni to zorganizowali ze względu na to spotkanie, bo to spotkanie po prostu miało miejsce, gdy cała rozpierducha z żółtymi kamizelkami już się zaczynała dziać. Także to nie, co nie zmienia faktu, że i tak USA rzeczywiście jest bardzo, bardzo podejrzana ze względu na, no słuchajcie, no 5 innych powodów. Drugi argument, który podaje pan Michalkiewicz, który rzeczywiście również jest w Darknecie, to, że CIA było już wcześniej przedłużeniem polityki USA, w tym sensie, że jak USA nie pasowały jakieś rządy, to CIA je zmieniało. To jest prawda. W tym sensie rzeczywiście tak było. I tutaj oczywiście jest taka sugestia, że skoro CIA wcześniej już zmieniało rządy niewygodne dla Stanów Zjednoczonych, a rząd Macron jest niewygodny dla Stanów Zjednoczonych, to bardzo możliwe, że CIA chce zmienić rząd Francji. No, jest to logiczne. Nie można temu zaprzeczyć. Rzeczywiście CIA to od bardzo, bardzo dawna, co najmniej od czasów zimnej wojny, obalało rządy, umieszczało, ja to nazywam, namiestników, takie rządy marionetkowe, inne tego typu rzeczy, to jest rzeczywiście fakt. Pytanie, czy oni są na tyle silni, żeby zrobić to w samym środku Europy, gdzie również też działają służby francuskie, niemieckie, brytyjskie. Sądzę, że jest to możliwe. Sądzę, że służby brytyjskie w dobie Brexitu na pewno nie będą Amerykanom przeszkadzać, a może nawet by im pomogły chętnie, bo Wielka Brytania ma przecież interes w tym, żeby zdestabilizować Unię. Bo im bardziej Unia będzie miała swoje własne problemy, tym mniej będzie poświęcała czas na to, żeby dokuczać Wielkiej Brytanii przy Brexicie. Francuskie służby, jeżeli są w podobnym stanie jak francuska armia, no właśnie, jakoś wydaje mi się, że Amerykanie są lepsi, zwłaszcza, że mogliby tutaj korzystać z pomocy właśnie brytyjskiej. Nie pamiętam, czy MI6, czy MI5 jest ofensywne. Oczywiście Mossadu również i kilku innych pomniejszych służb, a Francuzi mieliby w zasadzie chyba tylko do pomocy niemieckie służby. Także tak, rzeczywiście coś takiego jest realne. Natomiast kochani moi, jakie są inne argumenty, dużo bardziej realne niż to, że to jest taka sytuacja, że Macron zachował się jak szczeniak, coś tam chlapnął i zrobili mu w związku z tym, CIA mu robi w związku z tym rewolucję w kraju. Pierwsza rzecz. Francuzi rzucili wyzwanie USA jako sprzedawcy broni. Kochani moi, Trump to jest stary biznesmen. To jest człowiek, który robi the art of deal. To jest człowiek, dla którego hajs się musi zgadzać, Ameryka jest najważniejsza. Oczywiście, to jest człowiek bardzo osobisty, człowiek, który rzeczywiście może ze względów osobistych próbować kogoś zniszczyć, ale wydaje mi się, że forsa jest dla niego ważniejsza. A przychody z handlu bronią to dla Stanów Zjednoczonych niesłychanie ważne. Nie bez kozery, gdzie tylko Trump jeździ, to mówi, wydawajcie więcej pieniędzy na obronność, w podtekście kupcie u nas jako jakieś rzeczy. Prawda? Jak Polacy chcieli udobruchać Stany Zjednoczone, to też kupujemy od nich różne rzeczy, często nawet nieistniejące, jak nieistniejące do dzisiaj zestawy patriotów. I te rzucenie tego wyzwania miało miejsce już kilka miesięcy temu. W związku z tym, o ile od tego spotkania do zorganizowania tych protestów, no czasowo się nie zgadza, o ile te kilka miesięcy temu, jakie miało miejsce te rzucenie wyzwania jako sprzedawcy broni, no to mogli to zrobić. Czasowo mogli się wyrobić. Oczywiście to jest też powiązane
z budową armii europejskiej, której przecież jakby budowa została ogłoszona dużo, dużo wcześniej. I tam było powiedziane bardzo wprost, że armia europejska ma być budowana w oparciu o europejskie zakłady zbrojeniowe. A europejskie zakłady zbrojeniowe to w większości Francja. Mówiąc krótko, cała ta armia europejska, w ogóle od niej będę vloga robił, ale wydaje się być jednym ze sposobów Francji na wyjście z kryzysu gospodarczego i z kryzysu bezrobocia. Mówiąc krótko, znajdą sobie całą masę chętnych na ich uzbrojenie, bo zrobią francuską armię europejską i rozruszają sobie w ten sposób zbrojeniówkę i będzie dużo miejsc pracy. Także tutaj rzeczywiście oto Trump mógł się niesamowicie wkurzyć. Wiecie, bo to jest tak jakby ktoś na całym świecie był quasi-monopolistą albo duopolistą, bo jeszcze ruskie próbują sprzedawać uzbrojenie, ale powiedzmy miał bardzo, bardzo silną pozycję rynkową, na przykład w sprzedaży ropy naftowej, nie? I nagle ktoś ci mówi, ej, ja też będę sprzedawał ropę naftową, albo jeszcze gorzej, nie będę sprzedawał technologii, dzięki której ropa naftowa nie będzie już w ogóle konieczna. No to taki potentat sprzedaży ropy zrobi wszystko, bylebyś nie został jego konkurencją. No i właśnie mamy tutaj do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Kolejna rzecz, może chodzić o zniszczenie sojusznika Niemiec. Niemcy są w jawnym konflikcie z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych, czy mówiąc krótko z administracją Trumpa. Tutaj no, to oczywiste jest. Słuchajcie, Niemcy nigdy nie ukrywali, że są antytrumpem, nigdy nie ukrywali też, że są pro-Trumpem. No, nigdy nie zapomnę, jak po wyborach, jak już było wiadomo, że Trump będzie kolejnym prezydentem, jak już był prezydentem elektem, to Obama, czy ustępujący prezydent, wbrew wszelkim zasadom protokołu, przyjechał do Niemiec i tam oficjalnie zostało to powiedziane w mediach, że oni się zastanawiali, co teraz robić w związku z takim kataklizmem, że nie Obama został, że Trump został prezydentem, a nie Hillary Clinton. No to jest po prostu jawne, no nie wiem jak to określić, takie anty... To jest wręcz okazanie jawnej pogardy, jawnego konfliktu, więc nic dziwnego, że skoro Trump zdaje sobie sprawę, że ma wroga w Unii Europejskiej, to jest zainteresowany osłabianiem tego wroga, prawda? A nic tak nie osłabia wroga jak zniszczenie jego sojusznika, nic tak nie niszczy sojusznika jak destabilizacja jego kraju, prawda? W momencie, w którym sojusznik się zajmuje sam sobą, to nie zajmuje się niczym na zewnątrz. Kolejna rzecz to jest taka, że Europa rzuciła wyzwanie gospodarce USA. I to wyzwanie zostało rzucone już wiele, wiele lat temu. No i tutaj, no mówiąc krótko, dlatego też podobno miała miejsce cała islamizacja Europy, cały proces destabilizacji, jeżeli wierzymy, że zrobiły to Stany Zjednoczone, teraz jest po prostu kolejny krok. USA nie chcą dopuścić do tego, żeby Europa sprawiła, że nasz pieniądz europejski, czy euro, stanie się walutą międzynarodową. O tym dokładnie mówiłem już w tych vlogach, na które się powoływałem na początku. Macie do nich link w opisie. Kolejna rzecz jest taka, że Francja bardzo mocno naciska na ograniczenia właśnie przemysłu, transportu, żywienie pod pozorem walki ze zmianami klimatycznymi. Tutaj są w jawnej opozycji do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w zasadzie brakuje tylko, żeby Trump powiedział, że ocieplenie klimatu to nieprawda, że zatrucie środowiska to nieprawda i w ogóle, że jest to jakiś jeden wielki spisek. No, na tym mniej więcej stoi Trump, a z drugiej strony jest Macron, który za chwilę to czekam tylko, aż każe wszystkim przejść przymusowo na dietę wegańską, no bo krowy pierdzą i w zasadzie każdy zwierzak pierdzi, czyli wydziela gazy, prawda? I te gazy są niedobre, trują. A w dodatku jeszcze wyprodukowanie kilograma mięcha potrzeba jest bardzo, bardzo dużo wody, a tej wody też nie ma. Czyli no, oni są po prostu skrajni z dwóch stron, nie? I Macron ewidentnie rzuca wyzwanie Trumpowi, prawda? Czyli wyraźne takie zrobienie mu, chłopie, masz tu, zajmij się czymś innym, a mnie zostaw spokój. No i ostatnia
rzecz, to Macron jest po prostu taka opcja personalna. Macron jest po prostu denerwującym człowiekiem, on jest bardzo denerwujący. To jest facet, na którego wystarczy spojrzeć, żeby mieć go serdecznie dosyć. To pomyślcie, jak dosyć może mieć go Trump, który musi z nim rozmawiać, który musi znosić te jego kilkuminutowe uściski, bo on się naczytał książki pod tytułem Wywieranie wpływu na ludzi i on będzie koniecznie tutaj jakieś ćwiczył mocniejsze uciski, inne tego typu rzeczy. No po prostu, wiecie, nie wiem, jakby to ładnie powiedzieć, no bardzo dziwny człowiek, tak? Jest denerwującym człowiekiem z punktu widzenia Trumpa, szczeniakiem, bo bardzo młody. Taki osobisty człowiek jak Trump mógłby chcieć po prostu utrzeć nosa takiemu Macronowi. Jest to moim zdaniem mało prawdopodobne, to jest najmniej prawdopodobna z tych wszystkich moim zdaniem przyczyna. Niemniej jednak taka jest w internecie, w związku z tym taką również podaję, mówiąc jednocześnie, że moim zdaniem, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, osobiste animozje, okej, istnieją, ale moim zdaniem nie w tak wysokim wydaniu jak przywódcy bądź co bądź dużych krajów. Kolejna organizacja w tym wypadku, która mogłaby być zainteresowana, to po prostu państwo muzułmańskie. To jest po prostu realizacja tego, czy punkt do realizacji tego, co oni obiecali, co oni zapowiedzieli, że zrobią. A to państwo nie zostało rozbite. Ono wprost mówiły służby, że przetransportowali tysiące swoich bojowników do Europy. I mówiąc krótko, w destabilizowanym kraju mogą zrobić co chcą. Ponieważ służby, które mogłyby ich inwigilować, służby, które mogłyby im przeciwdziałać, czy wręcz służby, które mogłyby zostać rzucone do fizycznej walki z nimi na ulicach, w tej chwili zajmują się walką z samymi Francuzami. Czy mówiąc krótko, Francuzi walczą ze sobą, a nachodźcy mają wolną rękę. Trochę tak jak była taki film kiedyś, Szklana pułapka. Teraz będzie spoiler, 30 sekund, nie chcesz, nie oglądaj. Tam była taka sytuacja, że oto przestępcy, którzy chcieli dokonać bardzo zuchwałego przestępstwa na terenie miasta, upozorowali coś bardzo, bardzo strasznego na terenie miasta, tak, że miasto zostało zdestabilizowane, cała policja zajmowała się tym czymś, co destabilizowało miasto, oni w tym momencie spokojnie zrobili swoje ataki do quasi terrorystyczne, tylko na kradzież nakierunkowana. No to tak samo tutaj. Państwo muzułmańskie w tej chwili na terenie Francji może robić, co sobie tylko życzy. Powiem wam więcej. Gdybym był jasnowidzem, to w tej chwili stawiałbym w ciemno taką przepowiednię, że na przełomie 2018 i 2019 roku, być może przed Bożym Narodzeniem w ogóle, dojdzie do strasznych rzeczy w Europie. Nie tylko we Francji, bo oni na terenie Francji mogą się przygotowywać, a potem sobie przejadą przez otwartą przez granicę w ramach Schengen i zaczną robić, łobuzować w innych krajach Europy. Także tyle. Także państwo muzułmańskie na pewno ma interes w destabilizowaniu Francji. A taki chichot, że to destabilizowanie ma miejsce w taki sposób, że wykorzystano ludzi, którzy są ewidentnie przeciwko państwu muzułmańskiemu, no trudno. Dla tych ludzi może się jeszcze bardziej wydawać, że to jest po prostu zabawne. Instytucje, które mogą być zainteresowane, są tak zwane organizacje prywatne, potocznie w środowisku spiskowo-teoriowców, zwane agenturą Sorosa, Rothschildów, Rockefellerów i innych tego typu rzeczy. Dlaczego mogą się zdestabilizować? Ano dlatego, że Macron zaczął im się buntować. To może być taki psztyczek w nos dla Macrona, że misiu, my tu nie po to ciebie wybraliśmy, żebyś ty nam tutaj ograniczał naszą robotę. No według spiskowych teorii Macron jest w ogóle nikim innym jak tylko agentem iluminatów. To się bierze stąd, że on w sposób nie spiskowo-teoriowy, tylko oficjalny, jest po prostu wychowankiem Rothschildów. Rothschildy to są bankierzy, rodzina bardzo bogaty, rund bankierów, było o nim mowy we vlogach. Natomiast na gruncie spiskowo-teoriowym jest to druga najpotężniejsza rodzina iluminatów. W związku z tym, skoro druga najpotężniejsza rodzina wsadziła
ma swojego wychowanka jako przywódcę Francji, to nie może być przypadek na gruncie spiskowo-teoriowców, zwłaszcza, że Macron lubi sobie robić piramidkę, a pierwsze orędzie do narodu po wybraniu wygłosił właśnie na tle piramidy. Miał tyle różnych miejsc, gdzie mógł wygłosić to przemówienie, a walnął sobie na tle piramidy. Ciekawe? No bardzo ciekawe, prawda? No w ogóle cała ta prezydentura Macron jest po prostu zasłana masońską symboliką, że szlak by to trafił. No i o co chodzi tym takim organizacjom? No chodzi o to, żeby w Europie nie było granic, żeby państw narodowych nie było, że Europa dla wszystkich, a biali to najlepiej, żeby sobie gdzieś poszli, a w ogóle to najlepiej, żeby się nie rozmnażali i sobie tak wyginęli, nie? No właśnie, i tutaj nałóżmy na to politykę Macron, który dość oficjalnie mówi, że już nie można ich przyjmować, że trzeba by może ich nawet odsuwać i tak dalej, prawda? Że chciałby coś z tym zrobić, żeby to się przynajmniej nie pogłębiało. No to proszę bardzo, pstryczek w nos, chłopaku, jak będziesz dalej tak robił, to będzie źle. Kolejna, już wracamy do krajów, Rosja dlatego jest tak nisko, że jakby to ładnie powiedzieć, ona w Europie, czy w ogóle na Zachodzie jest używana jako takiego dyżurnego chłopca do bicia. Jak coś się dzieje dziwnego, to w mainstreamowych mediach od razu mówią, że to Rosja, na pewno Rosja. W związku z tym mało kto wierzy, że ten dyżurny zły akurat jest naprawdę złym, ale rzeczywiście tak na logikę Rosjanie ewidentnie mają agenturę w Europie, mają agenturę w internecie. To wszystko się zaczęło od internetu. Rzeczywiście tam troszeczkę takich rzeczy a la podsycania, a la pojawianie się pewnych rzeczy w internecie się rzeczywiście dzieje. No i przede wszystkim Rosja ma niesamowity motyw. Zauważcie, że Rosja w tej chwili jest na etapie, nazwijmy to tak bardzo łagodnie, ustalania sobie wzajemnych stosunków między Rosją a Ukrainą, nie? No i myślicie, że w tej chwili ktokolwiek się upomni za Ukrainę? No nie. Zobaczcie, nie, nikt się nie upomni, w ogóle nie ma żadnych szans. W tej chwili moim zdaniem Putin to mógłby nawet wjechać czołgami na Ukrainę oficjalnie jako Putin i Unia Europejska nic z tym nie zrobi, bo Francja jest zdestabilizowana, Bruksela, czyli tam, gdzie są władze unijne, też jest destabilizowana. Niemcy są na skraju destabilizacji. Idealna wojna hybrydowa. Kolejny kraj to Chiny. Chiny, które akurat militarnie uważam, że nie są zainteresowane robieniem cokolwiek, natomiast ewidentnie są zainteresowane ekspansją gospodarczą, czyli tak zwaną wojną handlową, wojną gospodarczą, a im kraj bardziej zdestabilizowany, tym łatwiej podbić jego rynki. Do tego jeszcze tym łatwiej zmusić go albo do oddania technologii, albo wygrać technologię, a Chińczycy są tym bardzo, bardzo zainteresowani. No i ostatnia rzecz to jest Izrael, czyli Mossad. I tutaj miałby być, są dwie teorie. Jedna mniej spiskowo-teoriowa, druga jest bardzo, bardzo mroczna. Ta mniej spiskowo-teoriowa jest taka, że jest to taki psztyczek w nos dla starej Unii Europejskiej za tolerowanie prawdziwego antysemityzmu. Nie takiego, jakiego się tam wmawia nam Polakom, że my niby jesteśmy antysemici, bo jakiś chory umysłowo człowiek rzucił kamieniem w synagogę i zbił okno. Nie. Prawdziwego, takiego jak jest na zachodzie Europy. Czyli gdzie biedni Żydzi są, boją się wychodzić na ulicę, bo ich biją, bo ich atakują fizycznie, gdzie synagoga co najmniej raz była obrzucona koktajlami Mołotowa, gdzie sądy są już tak nawet nie tyle antysemickie, co po prostu antylogiczne, że uznali, że obrzucenie synagogi koktajlami Mołotowa to było wyrażenie opinii i tak dalej. Także taki autentyczny antysemityzm na zachodzie Europy to po prostu kwitnie. I nic dziwnego, że służby izraelskie no nie są tym zachwycone, nie? No jakby tak było na przykład, że my Polacy mamy taką specyficzną wiarę, że mamy swoją jedyną, nie wiem, nazwijmy to, byśmy byli wyznawcami polakizmu, i nasze świątynie polakistyczne byłyby podpalane przez Niemców, czy też ludzi, którzy Niemcom udzielili schronienia, to też byśmy chyba nie byli zadowoleni, byśmy chcieli zmotywować służby, żeby coś z tym zrobiły, nie? No to nie ma nic bardziej motywującego niż zdestabilizowanie komuś kraju, tak mi się wydaje. Także Izrael, i to jest ta wersja mniej mroczna. Bardziej mroczna jest taka, że to jest zemsta na Francuza za Holokaust. I tutaj to by była bardzo mroczna, bo to by było kilkadziesiąt
lat po, prawie 100 lat po zajściu. Natomiast rzeczywiście Francuzi zachowali się okropnie. I o ile myśmy Żydów bronili, mimo tego, że byliśmy jedynym krajem, w którym... I to trzeba przypominać, bo jak się próbuje zrobić z nas współprawców II światowej, trzeba to cholera przypominać. My byliśmy jedynym krajem na świecie, na pewno w Europie, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci, a my i tak żeśmy pomagali gremialnie. I to jest świństwo, że próbuje z nas się zrobić współsprawców. Natomiast Francuzi, no Francuzi kolaborowali jak... To po prostu... No perfect collaboration, nie? Oni wręcz skatalogowali swoich, swoją mniejszość i zapakowali ich do pociągów. Także to było po prostu wydanie na rzeź. Także... Tyle. Przypominam, że to są spiskowe teorie. Spiskowe teorie przedstawiłem tak, jak one są przedstawione w internecie. Od siebie dodałem analizę logiczną. Przypominam, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu i roześlij ten vlog jak tylko możesz daleko, nawet w Messengerze swoim znajomym, wstawiając na jakieś grupy facebookowe, wstawiając je do opisów, do komentarzy innych filmów na YouTubie, nawet jeśli wstawisz je jako komentarz do mojego filmu, nawet jeśli je wstawisz na moją grupę płatni ze składegatora, to i tak wszystko bardzo, bardzo ładnie działa i algorytm YouTube'a to widzi i reaguje. Także pozdrawiam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Trzymaj się, do zobaczenia. Pa!